wszystkich pracowników polskich zakładów lotniczych. Mam nadzieję, że wszyscy pana Henryka znają, ale pozwoliliśmy sobie jeszcze raz przypomnieć tą postać. Proszę państwa, pan prezes i pan prezydent wręczają panu Nowolicie okolicznościowy złoty medal właśnie z okazji dzisiejszego jubileuszu. Historia polskich zakładów lotniczych. Jeszcze raz brawa. Ja bardzo dziękuję za to, że pamiętacie o takich ludziach jeszcze. Dziękuję. Panie Henryku, jest nam bardzo miło, że mimo takiego wieku oczywiście spotykaliśmy się, rozmawialiśmy wielokrotnie i dziękuję bardzo, że pan przyjął zaproszenie i jest pan tutaj dzisiaj razem z nami. Dziękuję bardzo. Pan Nowolita, proszę państwa. Zaskoczony, że pamiętacie o takich jak ja. Ja pamiętam jeszcze dokładnie prezydenta Mosińskiego i Eugeniusza Kratkowskiego, jak mnie znali zakład. I to było 13 czerwca, 74 lata temu. 39 roku. Rozmawiał pan może z panem prezydentem? No nie, no nie dopuścili mnie wtedy. Zawodny byłem. Pamięta pan te wizyty, tak? No naprawdę byłem bardzo zadowolony, że miałem szansę oglądać tak wysokich ludzi na takich wysokich stanowiskach, jak są w Polsce byli w tym okresie. A pamięta pan atmosferę tego dnia, jaka panowała w fabryce? No w ogóle pracownicy zakładu byli bardzo szczęśliwi, że mają okazję, że mają prezydenta na terenie swojego zakładu. A prezydent równocześnie był zadowolony, że Mielec jest już na takim poziomie, że może produkować samoloty. To ja tak tego wyczułem. Bardzo pięknie dziękujemy. Gratulujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Prosimy o zabranie. Drodzy państwo, pan Nowolita to nie tylko historia zakładu i wytwórni, ale to historia naszego sportu. To wielki sportowiec, działacz i trener. Jego, nie tylko on, ale jego rodzina bardzo mocno pracowała na to, żeby Mielec pod względem sportowym był taki, jak był. Bardzo dziękujemy. Przede wszystkim